Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy, że w to poniedziałkowe przedpołudnie przyjęliście Państwo nasze zaproszenie, aby poinformować o ważnych zmianach, o nowym projekcie sportowym, piłkarskim, który od dzisiaj będzie miał miejsce tutaj w Stalowej Woli. Bardzo się cieszę, że są z nami goście. Za chwilę będziemy o szczegółach wszystko mówić. Ja tylko tak krótko. Szanowni Państwo, w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach mieliśmy wokół piłkarskiej spółki akcyjnej Stal Stalowa Wola dużo emocji, dużo również debaty publicznej na temat celów, które sobie stawiamy, ambicji, które powinny być w drużynie, a które tak mocno tkwią w mieszkańcach Stalowej Woli, w kibicach. I my po tej debacie, po tej dyskusji, czasami dość mocnej, podjęliśmy się bardzo zaawansowanej pracy, aby wypracować nowe rozwiązania, nowy projekt tutaj sportowy, który doda nowej energii, który pozwoli na to, abyśmy mogli stawiać sobie najwyższe cele, a przede wszystkim ten krótkoterminowy, ten cel na najbliższy czas, czyli awans, wyrwanie się z trzeciej ligi i myślę, że to będzie początek dobrej drogi. A do tej wędrówki, do tej drogi do sukcesu zaprosiliśmy wyjątkowych ekspertów, osoby o bardzo mocnym doświadczeniu, rekomendacjach świata piłkarskiego i bardzo się cieszę, że jest z nami pan Marek Citko. Myślę, że osoba, której nie trzeba szerzej przedstawiać pod względem kariery piłkarskiej, reprezentant Polski, również z sukcesami ligowymi, najpopularniejszy sportowiec w momencie, kiedy strzelał te wszystkie piękne bramki, a dzisiaj uznany również menadżer, łowca wielu talentów, wychowawca wielu talentów piłkarskich, ale również komentator sportowy, osoba, którą często możemy usłyszeć, zobaczyć w telewizji. Cieszę się, Marku, że przyjąłeś moje zaproszenie do tego, aby budować tutaj projekt ambicji sportowych Stalowej Woli i oddaję Ci głos z prośbą o podzielenie się tym pomysłem, tym projektem dla Stalowej Woli. Dzień dobry jeszcze raz. Dziękuję za takie przedstawienie. Tylko w skrócie, bo ja wolę odpowiadać na pytania i wolę pracować niż mówić, więc na pewno tutaj dyskutowaliśmy długo z panem prezydentem, przekonywał mnie do tego projektu i gdzieś tam spodobał mi się, jeśli chodzi o organizację tutaj, o te obiekty. Uważam, że Stal zasługuje na lepszą piłkę. Ja byłem tutaj na dwóch spotkaniach, jeśli chodzi o atmosferę, o kibiców. Myślę, że Stal nie może grać w trzeciej lidze. I gdzieś tam po długich rozmowach mam pełne zaufanie i można powiedzieć, że to jest mój taki autorski projekt i ja to biorę na siebie. Ja znalazłem trenera, który patrzy podobnie na piłkę, chcemy grać i ofensywnie, fajnie dla oka, chcemy znaleźć takich piłkarzy, którzy kreują grę, dla których kibice chcą przychodzić. Więc projekt nowy, autorski, dla mnie to też jest nowe doświadczenie, ale tego się nie boję, bo od 30 prawie lat jestem w piłce, przeżyłem różne chwile jako piłkarz, jako doradca nawet w Polonii przez moment Warszawa, więc piłkę znam od podszewki i tego się nie boję. I myślę, że takim hasłem dla wszystkich, którzy tu pracują, a wszystkim dla piłkarzy, to musi być hasło Stal nigdy nie pęka. Tak? Ja też nigdy w życiu staram się nie pękać. Każdy popełnia błędy, ale wyciągamy wnioski, idziemy do przodu, a przede wszystkim praca. Praca to będzie podstawa, żeby po prostu nawet jak przegrywasz mecz, to ta praca musi na boisku być wykonana na 90 minut, bo jeżeli nie w tym meczu odrobisz, to po prostu będziesz przygotowany na następny mecz. Więc pewne takie doświadczenia z boiska będę chciał tu wprowadzić dla piłkarzy, co pokazała też końcówka tego sezonu, że jak była duża presja, to piłkarze sobie z tym nie radzili. Jak ta presja troszeczkę spadła, to wyniki przyszły. Więc też trzeba na ten aspekt psychologiczny, że tu muszą być piłkarze, którzy lubią presję,
Ja lubiłem presję, lubiłem stres na boisku, ale przede wszystkim to mnie napędzało do wyników, do celu. I tak wstępnie na tyle, jak będą pytania, chętnie odpowiem. Przecież ten jakieś dwa słowa powiedział? Czy... Mówię, dzisiaj za dużo nie ma co rozmawiać, bo mówię, no ja przynajmniej nie lubię, nie wiadomo co mówić, obiecywać, bo to wiadomo, jak będą wyniki, będziemy chwaleni, jak nie będzie wyników, to będzie krytyka, ale takie jest życie, tego się nie boimy. No, niech trener powie dwa słowa. Przede wszystkim witam wszystkich Państwa. Bardzo mi miło, że mogę tutaj być z Państwem i przywitać się w dniu dzisiejszym z całą społecznością Stalowej Woli. W pierwszym zdaniu chciałbym podziękować Panu Prezydentowi za zaufanie. Chciałem podziękować też Panu Markowi za to, że dał mi też szansę pracować tutaj dla Stali. Myślę, że takim hasłem przewodnim, które tutaj zostało powiedziane, że Stal nigdy nie pęka, będzie to takie hasło, które chcę, żeby drużyna miała mocno wypisane w swojej świadomości. Chciałbym, żebyśmy tym hasłem się kierowali na każdym treningu, później na każdym meczu. Tak jak tutaj wcześniej wspomniał Pan Marek, czy Pan Prezydent, będzie tutaj tworzony nowy projekt, taki projekt, który będzie zakładał określone cele w tej perspektywie długofalowej, a przyszliśmy tutaj, ja przyszedłem po to tutaj, żeby zespół grał przede wszystkim bardzo, bardzo dobrze w piłkę, żeby to było przyjemne dla oka, ale też żeby to było efektywne, żeby to była taka piłka, która pozwoli nam realizować nasze cele i w dalszej przyszłości rozwijać Stal, tak jak tutaj powiedział Pan Marek, zgadzam się z tym, Stalowa Wola nie zasługuje na to, żeby być w trzeciej lidze i ja mogę zagwarantować tutaj ze swojej strony, że będę robił wszystko z całą swoją siłą, z całą swoją mocą, z całym swoim zaangażowaniem, że zrobię wszystko, żeby Stalowa Wola w przyszłym sezonie grała w wyższej klasie rozgrywkowej. Szybko, chciałbym też podkreślić, że jestem otwarty na każde środowisko, które jest w piątek, mam nadzieję, dojdzie do spotkania z kibicami, ze stowarzyszeniem. No, każdy, kto chce tu pomóc, kto ma jakieś przemyślenia, jestem otwarty na to. Na każde spotkanie, na trudne pytania, jeżeli dzisiaj jest. Ja mam pytanie przede wszystkim jakieś takie podstawy tego projektu, bo tak, co się zmieniło? Mamy teraz nowego trenera Stal, tak? Nie ma pana Skakuja, czy jak to wygląda? Kiedy, co i jak? Nowego sezonu, tak, nowy trener. Kilka takich informacji podstawowych, jak to, na czym ma to polegać i w jakim charakterze pan Mark Cicko, nie wiem, doradca prezydenta do spraw sportowych i wiadomo, w klubie będę odpowiadał za obserwacje, taki scouting, ściąganie nowych piłkarzy, obserwacja tych, którzy są, czy warto w nich inwestować, czy nie. To stricte sportowe, ja odpowiadam za stricte sportowe sprawy, jeśli chodzi o drużyny, od zawodników, trener jest od trenowania, od nowego sezonu, bo wiadomo, ten sezon musimy dokończyć i tyle. No tutaj piłka jest prosta, tak? Tylko po prostu trzeba mieć dobrze trenować, dobrą taktykę i dobrych piłkarzy, no bo bez tego może być świetny trener, a nie będzie piłkarzy, nic nie zrobimy, i odwrotnie. Mogą być super piłkarze, ale nie sam trener też nic nie zrobił, więc sztuką w piłce jest to połączyć, tak? I tak jak mówię, ten aspekt psychologiczny, ta mentalność, tu nie może być minimalizmu i ja chcę przekazać tym młodszym piłkarzom to, że ty w życiu musisz mieć bardzo wysokie cele, to te małe przy okazji złapiesz, że jeżeli piłkarze nie mają, ci piłkarze, którzy są w stanie, nie mają marzeń, żeby grać w Ekstraklasie, no to nigdy nie zrobią awansu do drugiej ligi. A jeżeli tylko mają marzenie grać w drugiej lidze, to nie zrobią tego awansu. Mówię, to już takie bardziej szczegółowe. Ale czy można mówić, że jest pan dyrektorem sportowym w Stali? Nie, w żadnym wypadku. Czyli taki funkcja nie będzie. Doradcy, a zobaczymy, jak będzie. No. Może jak się sprawdzę za rok, dwa, może prezesem zostanę, jeżeli taka będzie wola, ale dzisiaj, tak jak mówię, dla nas, ja też bym chciał tu poznać środowisko, klub, specyfikę tego, więc też to będę przyglądał się z całej siły, pomagał, a jak
będzie taka wola i będą sukcesy, kto wie, czy A w tym momencie kto za dobór, za kadrę będzie odpowiadał? Jasne. Hmm. A czy pan trener mógłby swoją ścieżkę tutaj zaprezentować, swoją drogę, że tak powiem, trenerską? Droga krótka, ale intensywna. Tak, droga krótka, ale droga intensywna. Można powiedzieć, że w ostatnim czasie pracowałem w Łódzkim Klubie Sportowym z trenerem Wojciechem Stawowym. Byłem jego bezpośrednim asystentem, więc na poziomie piłki seniorskiej w ostatnim czasie pracowałem w Łodzi. Wcześniej miałem możliwość też pracy w Escoli Varsovia z juniorskimi drużynami, praktycznie w każdej kategorii wiekowej, od U8 do U18. Pracowałem też tam z seniorami. Także jeżeli chodzi o taką drogę, tak jak pan Marek powiedział, jest ona dość krótka, ale jest ona intensywna. Także tak to wygląda. A z imienia i nazwiska mógłby się pan przedstawić? Roland Thomas. Jeszcze raz. Roland Thomas. Dobrze, czy panowie obejmują 1 lipca swoją rolę pracy, zaczynają, czy już teraz? Znaczy już teraz, ja myślę, że będziemy obserwować, chcemy się właśnie z trenerem spotkać, żebym miał tą świadomość, że kibicujemy mu do końca, ale tak jak mówię, no, od nowego sezonu jest nowy sztab, będziemy się przyglądać przede wszystkim tym zawodnikom, trener też będzie obserwował treningi, żeby zobaczyć potencjał tych zawodników. Tych, którzy są? Jeszcze w tej chwili. Tak, którzy są, będziemy się rozmawiali z zawodnikami, bo chcemy, żeby byli zawodnicy, którzy chcą tu być, tak? Nie chcemy nikogo na siłę zatrzymywać, jeżeli ktoś nie czuje się tu dobrze i jeżeli ma lepsze propozycje, no to nie. Po prostu musimy zbudować to, że wszyscy chcemy tu pracować i ze stalą walczyć, a tak jak ja uważam, że najważniejsze jest praca, bo dobry zawodnik, jak nie będzie pracował, będzie słaby, a możemy znaleźć słabego z potencjałem przy dobrej pracy, on może być lepszym zawodnikiem. I tak piłka wygląda, tak i ja mam doświadczenie, że sam talent nie wystarczy, jeżeli będziesz codziennie pracował, a praca to jest nie tylko trening, to jest sen, to jest odpoczynek, to jest rozciąganie, to jest praca na siłowni, dieta i to piłkarze muszą mieć świadomość, że piłkarz pracuje 24 na dobę. Dlatego zarabia trochę więcej niż inni. Może pytanie do pana prezydenta, bo ponieważ mówimy o przyszłości, a jest teraz i to, co było. Sytuacja finansowa spółki, bo w tym momencie jest najważniejsza. Trener mówi tutaj o budowaniu drużyny na miarę awansu, czy podjęcia próby walki awans. Krótko mówiąc, na to potrzeba pieniędzy. Nikt nie uwierzy, że da się zbudować pieniądze tylko i wyłącznie na zawodnika, którzy chcą. A piłkarze kosztują sport i zdrowie. Nie, jeśli chodzi o to nie będzie coś takiego, że ktoś będzie kupował piłkarzy za 100-200 tysięcy. Tu musimy mieć w kierunku, bo ja znam sytuację, tu też nie chodzi, żeby kupować piłkarzy i zrobić się awans, tak? Bo to nie o to chodzi, bo też trzeba mieć świadomość, że ciężko też ciągnąć piłkarza dobrego do trzeciej ligi, bo jak ktoś ma kontrakt w pierwszej lidze, to nie będzie mieć przebijać tych kontraktów i proponować. Będziemy szukali z tych piłkarzy, co mamy, plus młodzi zawodnicy, którzy grają w trzeciej lidze, w drugiej, grają na zapleczu ekstraklasy. Na dzisiejszy mam nadzieję, że uda mi się ściągnąć dwóch, trzech piłkarzy z zaplecza ekstraklasy. Panie prezydencie, jutro w środę, ja 15 czerwca, z tego co się orientuję, piłkarze nie mają płacone od 2 miesięcy. Jak on zamierza wybrnąć z tej sytuacji? Nie mówiąc o trenerach grup młodzieżowych, którzy podobno mają niepłacone od 4 miesięcy. Panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli chodzi o te sprawy organizacyjne i finansowe, do końca czerwca dzięki umowom z miasta oraz sponsorów wszystkie zobowiązania osobowe, które są w spółce, zostaną wypłacone. Pierwsza umowa będzie podpisana do końca tego tygodnia i będą te zobowiązania wyrównane, zapłacone. Natomiast dzisiaj komunikujemy projekt, który rozpoczyna się od 1 lipca, de facto trwa jego przygotowanie od dobrych 2 miesięcy, bo tak rozmawiamy i tak poszukujemy ludzi, osób, podmiotów, którzy będą nas wspierać w całym tym działaniu, również pod względem finansowym. Zdajemy sobie sprawę, że walka o awans będzie wymagała większego zaangażowania, ale stawiamy to od najważniejszych fundamentów. Pierwsze to jest
ustawienie sztabu trenerskiego. Dzisiaj jest przedstawiony trener. W najbliższych dniach dołączy cały sztab, który będzie profesjonalnie przygotował, miejmy nadzieję, dużą część obecnego zespołu, ale również nowych zawodników, którzy będą wzmacniać tą drużynę i będziemy na to przygotowani również pod względem finansowym, bo to również jest nasza umowa i ta filozofia, którą prezentuje pan Marek Citko. Piłkarze muszą mieć w głowie tylko i wyłącznie boisko, widzieć piłkę, a nie inne problemy organizacyjne w klubie. Nie wszystkie są jeszcze decyzje w tym zakresie podjęte. Dalej trwają rozmowy dotyczące spraw zarządczych w klubie i w najbliższym czasie będą komunikaty w tym sprawie. Dzisiaj pokazujemy tą najważniejszą część pod względem sportowym, czyli pan Marek Citko, który gwarantuje swoim doświadczeniem, swoją osobą ten nowy projekt sportowy z całym sztabem trenerskim, a na mojej głowie w tej chwili jest kwestia zarządcza, finansowa, finansowania spółki. Jest z nami też przewodniczący Rady Miasta Stanisław Sobieraj, który myślę też może potwierdzić, że miasto Stalowa Wola przy tym projekcie, przy tych osobach, które się pojawiają, będzie na pewno wspierać te działania. A ja nie mam wątpliwości, że osoba pana Marka Citko też jest taką, która naszym partnerom biznesowym będzie gwarantować odpowiedni poziom, ale też ciekawość tego projektu, bo piłka musi być ciekawa. To jest też projekt o charakterze biznesowym, marketingowym. Jeszcze raz za to dziękuję, bo na pewno wejście w taki projekt czasami wiąże się z ryzykiem, ale bardzo mnie cieszy, że dzisiaj możemy to zakomunikować i te wiele tygodni rozmów, pomysłów na ten projekt dzisiaj się urzeczywistniają. Stanisław, bardzo proszę. Szanowni Państwo, samorząd, który ja reprezentuję, jest całym sercem za tym projektem, bo Stalowa Wola jest wizytówką naszego miasta i wszyscy trzymamy kciuki, żeby się nam to udało, bo Stalowa Wola, miasto Stalowa Wola też zasługuje na to, aby nasza drużyna grała w wyższej klasie rozgrywek jak teraz. I kibicujemy, trzymamy kciuki, aby nam się to wszystko udało. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, pytanie, kto dołączy do pana do sztabu, bo tutaj słyszymy, że będzie ten sztab poszerzony. Ile osób jeszcze będzie razem z panem w drużynie? Będzie to kilka osób. Nie chcę jeszcze zdradzać dokładnej liczby, jaka to będzie ze względu na to, że jesteśmy już na zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o kompletowanie sztabu. Już praktycznie ten sztab jest skompletowany. Mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, że ten sztab już jest skomplementowany. Niemniej jednak wiadomo, że też jeszcze pewne ustalenia muszą zaistnieć, żeby sztab mógł przyjechać tutaj już bezpośrednio pracować. Tutaj pan prezydent powiedział, czy pan Marek, od 1 lipca zaczynamy projekt, więc mamy jeszcze troszeczkę czasu, żeby te wszystkie kwestie organizacyjne. Dwa słowa powiem. Po prostu potrzebujemy czasu. Postaramy się zatrudnić ludzi, których nie jest łatwo namówić, tak? Bo tak samo jak zawodnicy, są zawodnicy młodzi, którzy myślą o pierwszej lidze, o drugiej lidze, ale ja staram się ich przekonać do tego projektu tutaj, że czasami krok lepiej do tyłu zrobić, ale grać, rozwijać się, mieć fajne treningi, mieć dobre warunki do treningu. Uważam, lepiej grać w trzeciej lidze, w drużynie, która walczy o awans, niż w drugiej lidze, której grozi spadek. Tak samo jeśli chodzi o sztab, to są ludzie, którzy ewentualnie mają inne propozycje albo mają kontrakty w innych klubach, więc to trwa. My chcemy się nie śpieszyć, ale uważam, że jakby sztab jest bardzo ważny, nie pierwszy trener tylko, ale analityk, przygotowanie fizyczne, treningi indywidualne. Chcemy też postawić dużo na treningi indywidualne, bo tego się nie robi, bo są piłkarze, którzy grają świetnie tylko lewą nogą, a prawą nie umieją przyjąć i odwrotnie, tak? Więc nikt na to nie zwraca uwagi, bo wszyscy zwracają uwagę na goły wynik, a uważam, że na tym poziomie dużo możemy zniwelować pracą. Nie trzeba do tego dużych pieniędzy, tylko chłopców, którzy mają charakter, którzy nie boją się i przede wszystkim chcą pracować, tak? Bo tak jak pokazują przykłady piłkarzy dzisiaj klasy światowej, jak Robert Lewandowski, który tego talentu miał mniej, ale pracą doszedł na wyżyny. I to,
to takich piłkarzy chcemy szukać, którzy nawet ma trochę mniej talentu, ale ma lepszy charakter, chce pracować, a przede wszystkim się nie boi. To co powiedziałem, też chcemy trochę jakości wprowadzić, piłkarzy ściągnąć, którzy mają ofertę z pierwszej, drugiej ligi, ale nie mają jakby ścieżki rozwoju. Tu chcemy tą ścieżkę pokazać, chcemy im przede wszystkim, też ważne jest, jaki zawodnik pasuje do jego stylu. My chcemy grać tu w piłkę, chcemy grać ofensywnie, ale przede wszystkim technika, tak? I piłkarz, który jest techniczny, to przyjdzie tu do nas, do drużyny, która tak naprawdę gra z kontry. To są takie aspekty stricte sportowe i ja jestem po to, żeby przekonać tych chłopców, że chodźcie tutaj, stworzymy tu fajną drużynę, pogracie rok i pójdziecie sobie do Ekstraklasy, albo będzie wam tu się podobało i walczymy dalej. To jest taka praca codzienna i nie śpieszymy się, no bo tak jak powiedziałem, no tutaj mam pełne zaufanie, to mi się podobało, wchodzę w to, wiem, że dużo ryzykuję, bo jak nie uda się, to ja biorę to na siebie, ale też wiem, że jak to trzeba robić, jak pracować, jakich piłkarzy są tu potrzebni i tak jak mówię, no tu jest presja, kibice robią presję bardzo dobrze, bo wtedy się rozwijamy i tak samo wy też robicie presję, ale mówię, wspólnie, jeżeli będziemy ciężko pracować i wiedzę, jeżeli mamy wiedzę na dany temat, to myślę, że jak to połączymy z pracą, to sukces będzie. Ja tego się nie boję, jestem pewny, tylko tak jak mówię, no nie przychodziłbym tu, jakbym nie miał 100% zaufania i jakby 100% decyzyjności, tak? I to się połączyło i prezydent musi myśleć, jak zabezpieczyć środki, że piłkarze myślą tylko o piłce, ale to też nie będą środki, które trzeba nie wiadomo ile, bo ten etap będzie później. Piłkarze najpierw muszą zapracować na dobre kontrakty, nie odwrotnie, bo tak funkcjonuje piłka, że najpierw ty pokaż, a później jesteś w stanie prosić o duży kontrakt. Czy już ma pan mniej więcej pogląd, że oglądał pan dwa mecze Stali, ale na pewno gdzieś tam sobie zapisywał w głowie piłkarzy, którym chciałby pan zaproponować, żeby zostali na następny sezon. Jest taka grupka w tej drużynie? To od nich zależy, bo tak jak mówię, dzisiaj mamy rozmowę z piłkarzami i oni muszą się określić, czy oni chcą. Jeżeli ja będę chciał, on powie nie, no to nie mam dyskusji, tak? Bo ja uważam, za dużo jest piłkarzy na tym poziomie trzeciej lidze, żebyśmy się kogoś prosili, bo jeżeli ktoś nie jest tu zadowolony, no to nie, on tu musi grać. Przede wszystkim nie tylko dla pieniędzy, bo w trzeciej lidze nie ma takich pieniędzy, żeby człowiek sobie odłożył na emeryturę, tak? To musi być tylko świadomy, że tu przychodzi, dostaje pieniądze za granie, ale pieniądze to jest awans jeden, następny na następny. Tak? Czy w tym projekcie jest również ogarnięta, mówiąc tak kolokwialnie, również druga drużyna plus grupy młodzieżowe, czy nie? Chcemy to robić, tylko żebyśmy nie pomylili celu, że skupimy się na drugiej drużynie i na akademiach, a zapomnimy o pierwszej. Dzisiaj priorytetem jest pierwsza drużyna, bo ona napędza wszystko. Jest taki plan, żeby asystent trenera trenował drugą drużynę, żeby wszystkie druga drużyna plus akademia trenowała tym samym stylem, sposobem, taktyką, żeby ci najlepsi piłkarze raz w tygodniu przychodzili do treningu do pierwszej drużyny. Chcemy stworzyć top 5, top 10 najlepszych zawodników, którzy indywidualnie będą trenowali, więc ale mówię, no planów jest, tylko jak nie będzie wyniku pierwszej drużynie, to nikt nie nas nie będzie chciał słuchać, jakie mamy plany. Takie to pytanie to proste. Cieszę się, że już pan się uśmiechał, bo przyszedłem to pan na taką zbrojną minę, ale widzę, bo nie, wina, nie, nie, już nie, nie. Ja taki seriozny nie jestem, nie. Serioznoś zero, nie to. A już tak. A nie, ale dopiero zaczął pan się po 15 minut, to mnie cieszy. Dobrze. Ale jestem od tego, żebyście mieli świadomość, że piłka to nie jest śmierć. Ale ja cały czas to sam mówię, to są igrzyska. Są emocje. Są ważniejsze rzeczy. Żeby na boisku były emocje. Nawet jak się przegra, to żeby przegrać 4-3, a nie 1-0, wybijać po autach, tak? Nie, no mnie to jest miło sobie, bo mówimy o trzeciej lidze i też uważam, że trzeciej lidze taka drużyna jak Stal powinna atakować, a nie udawać, że chce zdobyć punkt, tak? Dlatego Stal spadał przez to, bo ostatnie te mecze, gdzie się grało siebie, to trzeba zaryzykować. No dobrze, ale to będziemy dalej mówili i my pisali o tym, że Stal walczy w przyszłym sezonie awans? Oczywiście, no to ja
Ja myślę, że każda drużyna, która startuje w trzeciej lidze, gra o mistrzostwo trzeciej lidze. Jeżeli nie ma takiego celu, to po co wychodzisz? No, bo to tak naprawdę jak ktoś dzisiaj gra w trzeciej lidze i nie gra awans, to tak naprawdę, no dobra, dzisiaj przegram, za tydzień zremisuję, no po co mi punkty, tak? Bo nie daj Boże wszystkie mecze wygram, będę miał awans. Tak? Nie, to po prostu gramy o awans, ale myślimy o kolejnym spotkaniu. Ja uważam, że mentalność musi być taka, że jesteśmy w stanie każdy mecz wygrać. Taka musi być mentalność, bo mam wrażenie, że nam, polskim piłkarzom, często brakuje tej mentalności, pewności siebie. Chcemy być skromni. Skromni musimy być poza boiskiem. Na boisku musimy po prostu iść po swoje. Mam nadzieję, że dzisiaj Polacy na Euro zagrają pucharz. Jaki wynik? Serce mówi, że wygramy, ale po ostatnim spotkaniu. Serce, a inne części ciała co mówię. No właśnie, dużo znaków zapytania, więc tak naprawdę... Dobrze, panie Marku, jeszcze wracamy do sali. Bo jeśli się okaże, że ci piłkarze, z którymi będziecie dzisiaj rozmawiać, krótko mówiąc, nie zgodzą się na nowe warunki, które mogą oznaczać dla nich cięcia pensji na przykład. Bo nie przewiduję. Jeżeli piłkarz będzie chciał w ramach naszego budżetu, to zaakceptuję. Plus trochę się zmieni, że duże pieniądze, większe, piłkarze będą z boiska podnosić. No ale jednak jego te warunki płacowe się mogą zmienić diametralnie, tak? Dlaczego? Bo jeśli dzisiaj miał na rękę X pieniędzy, a z tego, co rozumiem z tej mowy pana, wynika, że może mieć na przykład połowę, a połowę za wynik, tak? Ale rozumiem tylko. Ale inaczej, jak zaproponuję, że po awansie dostanie miał 3 pensje więcej. Oczywiście, ja bym przyjął. No, ale mówię, jeśli będą tacy, którzy stwierdzą, że nie są... No problemu, wolne. No, po prostu... Ja rozumiem, piłkarz musi zarabiać, bo ja też mam. Ale to nie może być priorytet, bo pieniądze przyjdą przy zwycięstwach. I jeżeli piłkarz nie boi się zwycięstw... Ja to rozumiem, tylko mówię, że zakładam taką hipotetycznie, że facet nie przyjmie, krótko mówiąc, nowych warunków. I czy będzie wtedy, będzie nas stać klub? Nie, to pójdzie tam, gdzie czy będziemy mogli skompletować skład tak szybko, tak. Bo za miesiąc gramy? Tak, nie. Ja tego się nie boję, bo są piłkarze, którzy tam nie przyjdą. Grają, nie wiem, w Ekstraklasie, w drugiej drużynie, w czwartej lidze, w trzeciej, która spadła i tu przyjdą, bo tutaj mają rozwój. Bo ja rozumiem, piłkarz chce zarabiać. Piłkarz dobry zarabia więcej. To jest normalne, bo on ma odpowiedzialność za wynik, on w razie niepowodzenia jest... Ale jest też tak, że nikt nie chce zarabiać mniej, jak zarabia. Nie? To jest druga rzecz. Nie, zarabiać mniej. To ja uważam, że... Te widziałem kontrakty, które są, które kończą się, ci piłkarze, którzy mają, to niektórzy nawet dostaną podwyżkę, ci, co mieli za mało, bo piłkarz, który daje więcej na boisku, ja jestem takim, że ktoś ma za mało, to mu sam podniosę, tak? Tylko z boiska, tak? Jak mówię, jeżeli ktoś zarabia za mało, będzie grał i będzie z boiska zarabiał. Jeżeli on w miesiącu może drugą pensję na boisku, to czemu nie? I wszyscy będziemy zadowoleni, bo wtedy przyjdzie więcej kibiców i będzie więcej biletów mniej sprzedanych, tak? Ale wracamy, czyli potwierdzasz to, co mówiłem, czyli pan będzie kadrowym stali, tak? Znaczy ja odpowiadam za kompletowanie piłkarzy i też jestem przy negocjacjach, bo się na tym znam. Wiem, jakie finanse, no po co mi trener zatrudnia, żebym to pilnował i budżetu, nie tylko siedział, brał pensję i oglądał spotkania, tylko mam wszystko, tak? Bo znam się na tym, wiem, jak to funkcjonuje. Też myślę, że piłkarzowi trzeba wytłumaczyć, że więcej zarobić, dobrze grać. To dlaczego pan nie chciał być prezesem Stali? Bo tutaj prezes Stali w tym momencie się wydaje postacią mało skuteczną. Ja panu powiem dlaczego. Bo po prostu nie mam doświadczenia jako prezes. Nie będę się ośmieszał, bo nigdzie nie pracowałem jako prezes. I ja nie chcę siedzieć w biurze, tak? Ja chcę być na treningu, jak rozmawiać z chłopakami. A prezes to jest taka funkcja, wie pan, gdzie trzeba przeciąć, pojechać, podpisać i tak dalej, tak? Ja będę w terenie, ja nie będę w klubie. Trzeba oglądać piłkarzy na zimę, na nowy sezon. To nie wiem. Ani prezesem, ani dyrektorem, prezesem. Ani dyrektorem pan nie chce być prezesem? Nie. Skromny człowiek, nie. No tak pan mi tak dobrze życzy. No nie, no. Pan nie chce i chce pan mnie wstać na prezesa, tak? Tam się pomlubi. Ale prezes to by tak dumnie brzmiało, Marek Citko, prezes z Gęstą Ostrową. Ja nie mówię, że nie, to powiedziałem.
poznam ludzi, środowisko, przede wszystkim też muszę coś pokazać. No. Przepraszam. Prawie żona. Gratulacje. Ja wam coś powiem. Ja nie mogę przychodzić jako prezes, tak, nie mam doświadczenia. Jeszcze nic tu nie zrobiłem, bo ja jestem takim, że najpierw muszę pokazać, że coś umiem, coś potrafię i wtedy będę stawiał wymagania. Tak samo piłkarze. Dzisiaj piłkarz musi najpierw coś pokazać, a później stawiam wymagania. Tak samo trener dostaje szansę. Musi coś pokazać, żeby wymagał. Uważam, że to jest zdrowsze, bo ja nie chcę wykorzystać do nazwiska, przychodzi wziąć prezesa, funkcję prezesa pensji i powiem, ja za to nie odpowiadam, jest dyrektor sportowy, jest trener, oni odpowiadają i brać pieniądze. Ale to czyli aktualny prezes wciąż panujący musi się mieć na obecności. Każdy człowiek, który tutaj jest, musi być członkiem prezydenta, bo to wyborcy wybierają. Dobrze, jeszcze pytanie ostatnie, już kończymy. Czy panie trenerze, czy z obecnego sztabu, chodzi mi o trenera bramkarzy Tomasza Wietechę i trenera z dotychczasowego Skakuje, czy oni są przewidziani w sztabie, czy do pracy generalnie w stali, czy nie? To ja powiem, bo to też jest mój projekt i trener musi mieć komfortowe warunki i też zaufanie do ludzi. Nie znamy tych ludzi, którzy są dzisiaj w sztabie, ani źle, ani dobrze, nie możemy ich oceniać, będziemy z nimi rozmawiać, ale ja mam doświadczenia, że po prostu człowiek chce pracować ze swoimi ludźmi zaufanymi, tak? Więc znamy ludzi, którzy tu są, którzy są zasłużeni i kwestia, musimy ich poznać, jak on podchodzi do tego, bo ja mówię, ja będę mówił prawdę, jaki my mamy cel i ja wiem, bo siedzę w piłce za długo, że po prostu każdy lubi pracować z ludźmi zaufanymi, tak? Ciężko powiedzieć o kimś, kto tu pracuje, a my go nie znamy, czy możemy ufać, czy nie, tak? Bo ja uważam, że pewne rzeczy, szatnia musi być szczelna. Jeżeli nie będzie szczelna, to będą złośliwości, bo to takie mamy charaktery. Tu musi być zaufanie i tak jak mówię, ja zawsze oceniam, czy trenera, czy piłkarza po sezonie, nie w trakcie sezonu. W trakcie sezonu wszyscy musimy sobie pomagać, bo dopóki jest szansa coś osiągnąć, tak? A my mamy często tak, że po jednym meczu kogoś krytykujemy, albo kogoś robimy Boga, tak? Więc tutaj mówię, no troszeczkę chcę zmienić ogólnie cały mentalność, tak? Jeśli chodzi o pracę i piłka, to jest piłka, no. Kogoś ocenić, czy ktoś jest dobry, to możemy po 5 spotkaniach przynajmniej, tak? A nie po jednym, albo czy ktoś jest świetny, tak? Bo zagra jedno świetne spotkanie, a później 4 słabe i drużyna z tego nie ma punktu, więc o sztabie będziemy rozmawiać. Ci ludzie, co chcemy porozmawiać z trenerem, który jest, tak? Z trenerem bramkarzy, który jest zawodnikiem i będziemy podejmować decyzję. To jest za wcześnie, tak? Żeby dzisiaj coś mówić, możemy kogoś urazić, ale ja po prostu będę mówił prawdę, jak jest i jakie mam oczekiwania, bo ja za to odpowiadam. Do kiedy będzie jasne z tą kadrą obecną, jaki jest stan? To odchodzi, to jeszcze zostaje, czy będzie do 30 czerwca trwało? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że wiadomo, jak prezydent wypłaci pieniądze, to też będziemy widzieli, czy są tylko dlatego, żeby czekać, aż pensje dostaną, czy jak już dostaną, to będą mówić, wezmą do kieszeni i pouciekają. Więc myślę, że nie chcemy się śpieszyć, bo mamy czas. Mamy czas na zbudowanie kadry, a chcemy czasami ściągnąć mniej piłkarzy, ale lepszych niż mi 20 paru średnich. Dlatego ten budżet, co pan mówi, to czasami na 16-17 piłkarzy lepiej zapłacić, lepiej niż mieć. Ale jest też taki budżet tak zwany wymagalny, że bez względu nie tylko sprawy pracownicze, ale to już rola pana prezydenta i Rady Miejskiej chyba. Tylko tak zapytam, nie powinienem być. A u pana budżet co roku jest taki sam? Czy zmieni? To zależy. Zależy, o co walczy. No właśnie, o tego mówię. Ten budżet nie zaplanujemy, bo może jakiś transfer z klubu, może być do klubu jakiś transfer, gdzie zobaczymy, że za pół roku zarobimy na tym chłopcu 300 tysięcy. Ale to minimum jakieś istnieje, bo jeśli ma się drużynę i ta drużyna jeździ. Ale ja nie wnikam, ja po prostu mam zapewniony, że te pensje, które ja uważam powinny być mniej więcej premie, to mam na jakąś gwarancję. Ja chciałem dopytać jeszcze pana prezydenta. Trochę było coś enigmatycznie o zarządzie. Powiedział pan, że sprawy zarządcze bierze na siebie. To właśnie to co z zarządem jest? Oczywiście jest tutaj w
wszystkie sprawy toczą się swoim życiem. Natomiast w najbliższym czasie będą kolejne jakby komunikaty. Dzisiaj komunikujemy i podajemy tą najważniejszą część klubu, a więc część sportową. Jeśli chodzi o sprawy zarządcze, sprawy finansowe, tak jak powiedziałem, ja w tej chwili będę je koordynował osobiście, oczywiście nie wchodząc w funkcję prezesa, bo tak nie, żeby to źle nie zabrzmiało, czy żeby nie został źle zrozumiany. Na pewno te sprawy będą się toczyć, będziemy tutaj też wsłuchiwali się w głos, bo taki był też mocny zarzut, czy opinia środowiska, że nie ma tej dyskusji, nie ma wysłuchania też zawodników, środowiska. Tutaj jest bardzo mocna deklaracja, ten dzisiejszy dzień tutaj, cały dzień jest dzisiaj poświęcony na rozmowy z zawodnikami. Tak jak powiedział pan Marek Citko, w piątek jest zaplanowane spotkanie z kibicami, na które też serdecznie zapraszamy. I to również będą zebrane takie rekomendacje, oczekiwania, które chcielibyśmy od lipca przełożyć w tą część zarządczą, żeby cały projekt już w nowym sezonie funkcjonował w pełni. Będziemy tutaj mocno działać, żeby to się stało. Przepraszam. Powodzenia. Miło. Umowa z panami jest jakaś podpisana na jakiś kontrakt terminowy, czy na razie spokojnie? Szczegóły będą później. Się tym do sportu. Nie uciekną panowie za miesiąc? Jak nas nie zwolnią, to nie. Po takiej dobrej atmosferze tej konferencji tutaj myślę, że panowie mogli zobaczyć tak zaciekawienie naszego środowiska. Ja wam powiem szczerze, ja krytyki się nie boję, tylko obrażenia nie chcę. I to myślę, że to najzdrowsze jest, tak? Bo ja też nikogo nie obrażam. Krytykuję czasami na naszych trenerów, naszych piłkarzy, bo to jest zdrowe i wtedy rozwijamy się. Ja lubię, jak ktoś mnie krytykuje, bo wtedy wiem, co popełniam się. Tylko bez obrażenia. Tak? Ale trudno krytykować Marka Citka, jak troszeczkę z tylnego siedzenia, tak? Ja to biorę na siebie, nie z tylnego. Właśnie ja wychodzę. To jest pierwsze siedzenie. Ja nie lubię na tyle. Ja po prostu, jak mam na coś wpływ, to wtedy mogę odpowiadać, że nie mam 100% wpływu na pewne rzeczy. No tak, mogę odpowiadać. Dzisiaj mam wpływ na obsadę trenera, na zawodników i za to odpowiadam. Tak? Jeżeli ściągnę złych zawodników, no to ja za to odpowiadam. To się, znaczy, nie nadaję do tej roboty i pójdę na prezesa wtedy. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie. Do zobaczenia. Dzięki serdecznie.